I witam Was, moi drodzy, serdecznie. Nazywam się Patryk Kępiński. To nie jest kolejny odcinek Co tam sieci. Dzisiaj jest specjalny odcinek analizy technicznej, fundamentalnej dotyczącej wyłącznie Bitcoina. Jutro standardowo analiza techniczna wybranych przez Was kryptowalut, a dzisiaj postanowiliśmy z racji dosyć dużego wydarzenia, ponieważ dzisiaj o 6 rano naszego polskiego czasu Bitcoin wzrósł o 20 kilka procent, co spowodowało, że wszyscy żyją tą informacją i większość teraz się zastanawia, którzy nie kupili jeszcze Bitcoina albo kupili, co dalej z tym Bitcoinem może się stać. Dlatego też postanowiliśmy razem z naszą dwójką specjalistów, czyli Arkiem Jóźwiakiem i Fastlinem, zrobić analizę techniczną i fundamentalną i zbiąć właśnie tych naszych dwóch specjalistów od analizy technicznej i fundamentalnej, po to też, żebyście mieli pełny prospekt tego, co może się z tym Bitcoinem wydarzyć, w którym kierunku tak naprawdę kurs może pójść i czy to już jest naprawdę koniec rynku niedźwiedziego i przed nami jest okres byków. Bardzo prawdopodobne, że dzięki temu wideo wyciągniecie swoje własne wnioski. Pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, dlatego też mam nadzieję, że ta analiza, jedna i druga, czyli fundamentalna i techniczna, pozwoli Wam po prostu podjąć bardzo słuszną decyzję. Oczywiście nie zapomnijcie, że jeżeli Wam się to wideo będzie podobało, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, komentarz. Najlepiej taki, w którym dajecie swoją własną opinię na temat tego, ile ten Bitcoin będzie kosztował i w którą stronę powędruje po dzisiejszych wydarzeniach. I czy naprawdę mamy koniec Bessy i mamy zmianę już rynku i będziemy mieć okres hossy. A jeżeli nie macie nic do dodania, to zostawcie komentarz chociażby tylko dla zasięgu, ze względu na to, że YouTube bardzo gratyfikuje wszystkie wideo, które mają mnóstwo komentarzy. Ja Was zostawiam z nimi, najpierw będzie Arek, potem będzie Fastline. I ja Wam życzę miłego oglądania, my się widzimy w najbliższy czwartek. Nie zapomnijcie również, że dzisiaj pojawiło się wideo o godzinie 15, jeżeli chodzi o programistę blockchain. I dla mnie, z mojej strony to już wszystko, miłego oglądania, hej! Spoglądając na notowania Bitcoina, zauważymy, że jego cena od drugiej połowy listopada ubiegłego roku poruszała się w trendzie horyzontalnym. Mieliśmy tu swego rodzaju konsolidację, z której dziś o poranku rynek wybił bardzo dynamicznym impulsem wzrostowym. Bardzo dynamicznym, bo w ciągu niespełna godziny cena Bitcoina wzrosła o ponad 21%, docierając aż powyżej 5000 dolarów, co było najwyższym poziomem od listopada ubiegłego roku. To właśnie wskutek tych wzrostów rynek wybił górą z trwającej dotychczas konsolidacji i z czysto technicznego punktu widzenia mogłoby to otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Oczywiście automatycznie wraz z chwilą pojawienia się tak dynamicznych wzrostów zaczęły pojawiać się różnego rodzaju spekulacje, co tak naprawdę mogło się wydarzyć, co mogło spowodować tak dynamiczny wzrost. I teraz jest kilka różnych pogłosek. Dyrektor londyńskiej firmy BCB Group zajmującej się kryptowalutami uważa, że ruch ten był prawdopodobnie spowodowany zamówieniem algorytmicznym o wartości około 100 milionów dolarów rozłożonych na trzech popularnych giełdach. Mowa tutaj o Coinbase, Krakenie i Bitstampie. W tych trzech miejscach zarządzono bowiem algorytmiczne złożenie zamówienia, które łącznie wynosiło około 20 tysięcy bitcoinów. Jeśli spojrzeć by tak naprawdę na wolumeny każdej z tych trzech giełd, no to zauważyć by można, że ich wzrost był zsynchronizowany, czyli w jednym momencie zostały złożone te wszystkie zlecenia. Póki co analitycy nie są jednak w stanie wskazać żadnych konkretnych wiadomości lub wydarzeń w sektorze kryptowalut, które mogłyby wyjaśnić tak duże zamówienie tajemniczego nabywcy, być może jakiś wieloryb. I gdy Bitcoin wzrósł w ciągu godziny, było tak naprawdę też około 6 milionów transakcji, więc to nie wyjaśnia, czy cały wzrost był spowodowany tylko i wyłącznie trzema zleceniami, czy być może chodziło o coś zupełnie innego. I przyczyn można doszukiwać się też w traderach, inwestorach indywidualnych. 6 milionów transakcji, czyli 3 do 4 razy więcej niż zwykle, z zamówieniami skoncentrowanymi na giełdach azjatyckich. I teraz można tutaj nawet dopatrywać się przesłanek stricte psychologicznych, inwestycyjnych. Dlaczego? Dlatego, że rejon pomiędzy poziomem 4200-4350 dolarów
stanowił strefę będącą górnym ograniczeniem trwającej od listopada ubiegłego roku konsolidacji i prawdopodobnie w tym miejscu było złożonych bardzo wiele zleceń. Oczywiście część z tych zleceń to były zlecenia sprzedaży, biorąc pod uwagę, że rynek poruszając się w trendzie horyzontalnym odbija się raz od górnego, raz od dolnego ograniczenia, no to w chwili, kiedy dotarł do górnego, część inwestorów automatycznie szukała okazji do otwarcia pozycji krótkich i złapania zasięgu ponownych spadków. W chwili, kiedy to się nie udało, czyli w chwili, kiedy zlecenia sprzedaży okazały się zbyt słabe, żeby móc wywołać kolejną wyprzedaż na rynku cyfrowego złota, no musieli oni pogodzić się ze stratą. Jeżeli ktoś na rynku zamyka pozycje krótkie, to znaczy, że otwiera pozycje przeciwne, otwiera pozycje długie, pozycje kupna i to automatycznie zaczęło kumulować się z innymi pozycjami długimi, które prawdopodobnie były zleceniami oczekującymi inwestorów, którzy liczyli na wybicie z tej konsolidacji górą. Wszystko złożone w całość wywołało tak potężny ruch i jeżeli zejdziemy sobie na interwał 30-minutowy, no to zauważymy, że cały ten ruch wykonany został w ciągu niespełna godziny. Później oczywiście pojawiło się już jakieś odreagowanie, jakaś korekta. No i wszyscy zadajemy sobie pewnie teraz pytanie, co dalej? Czy dalej wzrosty, czy dalej spadki? I oczywiście problem jest taki, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a finalną odpowiedź poznamy dopiero w chwili, kiedy rynek to wszystko zweryfikuje. Na ten moment warto rozważać dwa scenariusze. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że kurs wybił górą z trwającej od dłuższego czasu konsolidacji, automatycznie moglibyśmy się spodziewać dalszych wzrostów i pozostaje tylko i wyłącznie pytanie, dokąd te wzrosty mogłyby dotrzeć. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, najlepiej oddalić sobie wykres i to nawet dość mocno go oddalić. Dopiero w chwili, kiedy weźmiemy sobie pod uwagę zasięg liczony od połowy października 2017 roku, to zauważymy, że najbliższy istotny opór, do którego rynek mógłby dotrzeć i w okolicy którego mogłaby się pojawić większa reakcja podażowa, mamy dopiero w strefie pomiędzy 5850 a 6100 dolarów, czyli jeszcze miejsca od obecnego kursu troszeczkę tutaj mamy i dopiero to jest strefa, gdzie faktycznie jakiejś większej reakcji podażowej moglibyśmy się spodziewać. Na przestrzeni tych wzrostów i na przestrzeni tych spadków nie doszukiwałbym się na siłę jakichś kolejnych poziomów tylko po to, żeby je powyznaczać, więc z czysto technicznego punktu widzenia miejsce do dalszej aprecjacji cen Bitcoina jak najbardziej jest. Wskazywałbym tutaj właśnie rejon 5850 dolarów bądź 6100, to jako taką jedną większą strefę buforową. To jest oczywiście scenariusz bardzo optymistyczny, bo należy też pamiętać o czymś takim jak zasada zmiany biegunów. To jest zasada, która mówi o tym, że każdy poziom, który w przeszłości stanowił istotny opór, po pokonaniu powinien zostać przetestowany od drugiej strony, czyli jako wsparcie. I teraz zasada ta znajduje bardzo często swoje odzwierciedlenie bezpośrednio na rynku, czego przykłady możemy znaleźć chociażby na przełomie lutego i marca tego roku. Poziom, który w pierwszej połowie lutego stanowił techniczny opór, wysokość 3690, po pokonaniu był testowany od drugiej strony jako wsparcie. To jest taka klasyczna zasada zmiany biegunów. I teraz tu również rynek w dniu dzisiejszym pokonał dwa istotne opory. Pierwszy to jest 4190 dolarów, drugi to jest 4350 dolarów. Natomiast żaden z tych poziomów w dalszym ciągu nie został jeszcze przetestowany od drugiej strony, czyli od góry jako poziom wsparcia. I to z czysto technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do pojawienia się tutaj przynajmniej jakiejś formy korekty, przynajmniej jakichś spadków, odreagowania, a retest i odrzucenie tych stref mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Problem z zasadą zmiany biegunów jest taki, że nie ma nigdzie określonych zasad, kiedy do retestu ma dojść, kiedy ma dojść do pojawienia się korekty. Czyli na ten moment nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy rynek już teraz rozpocznie spadki i stworzy jakąś formę korekty, czy być może najpierw dotrze w rejon wskazywanego przeze mnie przed chwilą oporu i dopiero tam pojawi się większa reakcja podażowa, która wywoła ruch korekcyjny, ruch spadkowy. Więc możliwości są na ten moment dwie i jedyne, co my możemy zrobić,
no to uważnie obserwować. Osoby, które miały pozycje długie pootwierane przed samym wybiciem, no na ten moment mogą się cieszyć, bo ewentualne spadki nie powinny zejść poniżej 4190 dolarów. Można ewentualnie jeszcze obserwować sytuację na niższych interwałach, chociażby na interwale 30-minutowym, i uważnie przyglądać się, czy rynek będzie w stanie osunąć się poniżej poziomu 4680 dolarów, czyli poniżej dołków wyznaczonych dzisiaj przed południem. Jeżeli to wsparcie się obroni, no to będziemy mogli spodziewać się wzrostów. Jeżeli kurs osunie się poniżej tego poziomu, no to wtedy bardziej prawdopodobne będą ewentualne spadki w rejon jednego z tych dwóch poziomów. Natomiast w okolicy którego z nich pojawi się większa reakcja popytowa, no to już będziemy musieli obserwować. Tego też nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić. Cześć, z tej strony Fastine. Dzisiaj postarałem się trochę wytłumaczyć, wyjaśnić poranne wydarzenia z rynku kryptowalut, zwłaszcza chodzi mi o wzrost notowań Bitcoina i chciałbym to uzasadnić fundamentalnie. To znaczy, co znaleźć przyczynę, co mogło spowodować, jakie wydarzenia mogły spowodować tak nagły ruch i tak nagły wzrost. Przyznam, że łatwiej jest mi to wytłumaczyć z strony analizy technicznej, ale podjąłem wyzwanie i poszukałem informacji i przedstawię Wam, jak to widzę, i natrafiłem na kilka ciekawych wątków, które się łączą w całość i wydaje mi się, że stanowią ważny aspekt. Pierwszym takim wydarzeniem, od którego należy zacząć, jest zwrot podatku w USA. Do 15 kwietnia jest deadline, kiedy należy składać formularze podatkowe za ubiegły rok. Bitcoin jest klasyfikowany jako własność, tak zwana nieruchomość niematerialna, przez odpowiednik amerykańskiego Urzędu Skarbowego IRS. Chodzi o to, że maksymalna stawka podatku wynosi 15% od zysków i jest to około 10% mniejsze niż maksymalna kwota podatku dochodowego. Więc jeżeli są bogaci inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, żeby wykazać mniej podatku, mogą zainwestować w Bitcoina. Jednorazowa premia Wall Street co roku jest przyznawana i za 2018 rok wyniosła średnio na osobę 153 tysiące dolarów. Jest to dwa razy większa kwota niż średnie roczne wynagrodzenie pracowników w Nowym Jorku średnie. Łączna pula za 2018 rok to jest 27,5 miliarda dolarów. Tyle wypłaciła Wall Street pracownikom premii za ubiegły rok. Więc żeby zapłacić mniej podatku, mniej podatku zapłacić, więcej żeby zostało w kieszeni, logiczne wydaje się, żeby zainwestować w kryptowaluty, w Bitcoina. Innym wydarzeniem, które też jest powiązane z tym, było to, co dzisiaj stało się około 6 rano polskiego czasu. Pan Olivier von Landsberg Sedi, dyrektor londyńskiej firmy BCB Group, zajmująca się kryptowalutami, powiedział, że ruch Bitcoina był prawdopodobnie spowodowany zleceniem algorytmicznym. Czyli ktoś skupił botem Bitcoiny na trzech dużych giełdach w tym samym momencie. Łączna wartość zakupu to około 100 milionów dolarów w momencie zakupu i było to około 20 tysięcy Bitcoinów rozłożonych pod równo na trzech giełdach głównych: Coinbase, Kraken, które mają siedzibę w USA, oraz Bitstamp z siedzibą w Luksemburgu. Czyli znowu mamy znowu USA i znowu bogaci inwestorzy, to się wszystko przeplata. No oprócz tego była likwidacja shortów na BitMEXie, czyli to już trochę wchodzimy w analizę techniczną. Przebiliśmy ważny opór około 4200 i wybicie stop lossów i wybicie shortów na, stop lossów na shortach spowodowało, dało dodatkowe paliwo dla longów i taki nagły wzrost też nastąpił. I to około 500 milionów dolarów ta wartość likwidacji na BitMEXie, więc to dosyć duże, bardzo duże. Więc mamy takie dosyć duże wybicie ceny i mogło być to spowodowane właśnie przez to, co powiedziałem. Według mnie jest to dosyć racjonalne i może to mieć rację. Więc tak to ja to widzę od strony analizy fundamentalnej. Dzięki za uwagę. Na razie.